I wracamy, tutaj będziemy mieć walkę dnia odnośnie bankrutowania firm, ratowania i w ogóle tych wszystkich błędów, jakie tu popełniamy. Więc zgromadziliśmy w panelu ludzi, którzy popełnili dużo błędów. Tak, z Łukaszem przed chwilą troszeczkę rozmawialiśmy, trochę o tych błędach opowiadał. Ale Arek do nas dołączył. Arku, tutaj cię... Wyznaczyli mnie jako specjalista. Na start o tych błędach gadać, specjalista błędów. Dokładnie. Dobra, Arku, tak szybko. Co robiłeś fajnego i co to były za błędy, przez które zostałeś tutaj, że tak powiem... Wrobiony albo wyróżniony. Wyróżniony, jak zwał. Prowadziłem firmę eventową na Mazurach. Zaczynało się bardzo niewinnie, od drobnego sprzętu, zaczynam go wynajmować, jestem sam sobie szefem i zacząłem słuchać ludzi i potrzeb rynku. I nagle się zaczęło okazywać, że tutaj jest potrzeba, a może jeszcze coś trzeba innego zrobić, troszeczkę animacji dla dzieci, trochę imprez firmowych, troszeczkę wieczorów kawalerskich, jako że jestem pasjonatem żeglarstwa i to jest taka moja pasja no od dawna. Dokładnie, więc żeglarstwo i tych takich tematów zaczęło się bardzo dużo robić. I w pewnym momencie stwierdziłem, że nie do końca mi to pasuje. Taki styl życia, tryb życia. Po kolei oczywiście wiele błędów za szybko... Czyli poczekaj, bo trochę tak jak Łukasz robiłeś, tylko Łukasz na większą skalę, bo tutaj ileś tam lodziarni, jakieś tam firmy budowlane i tak. A ty robiłeś co? Firma eventowa, no to zapotrzebowanie, to robiłeś. I to nie miało struktury, nie miało procedur, bo to tak od jednego do drugiego nie skupiłeś się na jednym, tylko tak szeroko, tak? Dokładnie, tak jak on, dokładnie. No podobny temat, tak? Tylko ja bardziej w tej branży eventowej, ale kilka tematów dotkniętych, żaden mocno niezgłębiony i gdzieś zaczęło mi się to w pewnym momencie luzować. A ten uważa, że to jest dobrze. Wytłumacz się. Już się tłumaczę. Zależy, jakiego masz klona obok siebie i kto cię zastępuje. Jak masz kogoś, kto cię dobrze zastępuje i cię reprezentuje, no to wtedy masz łatwiej. No wiesz, jak ktoś ci ogarnia cały ten... Tylko też to jest kwestia skali biznesu, bo czasem się opłaca mieć tego klona, a na początku się nie opłaca, bo robisz wszystko sam. Tak? No i teraz jest pytanie... Co mu odpowiesz? Taki lewy prost. Łukasz nie cwaniak. Nie no, klona dobrze mieć, tylko tego klona też trzeba jakoś wprowadzić. To prawda. Trzeba mieć procedury, trzeba mieć firmę na tyle ułożoną, żeby można było zacząć delegować. U mnie to było na zasadzie abdykacji. To zajmij się tym tematem i bez procedur, bez wdrażania i czekałem, co z tego wyniknie tak naprawdę. A czasami wynikały naprawdę super rzeczy i bardzo fajnie to wyglądało. A czasami nie do końca chciałem się pod tym podpisywać, a później się zaczęło ale tak. Ale skoro były problemy, no bo już eventami się nie zajmujesz, no teraz już bogatszy o te doświadczenia, prawda, inne działalności, ale skupmy się na tym, czyli tych negatywnych skutków takiego delegowania było chyba trochę więcej niż tych pozytywnych, tak? Myślę, że tak. Okej, czyli co, cała sztuka zarządzania, delegowania to jest po prostu sprawienie, żeby nie 60 było negatywnych, tylko 40%. Znaczy wiesz co, myślę, że przede wszystkim trzeba firmę przygotować do tego i samego siebie, bo ja nie byłem na to przygotowany, żeby komuś oddać część firmy. Nie miałem struktury pod to stworzonej tak naprawdę. Chciałem oddać i myślałem, że to zażre i to będzie działało i to będzie przynosiło pieniądze, a to z kolei przynosiło telefony, Arek, coś się dzieje, coś się zepsuło. Cukier się skończył. Tak, dokładnie. Co mam zrobić? Coś w tym stylu, tak? Więc jakby ja nie byłem na to gotowy, żeby delegować, bo myślałem, że jest łatwiejsze. No delegowałem, ale nie byłem z tego dumny i zadowolony. I nie chciałem tak budować. Ale ty delegowałeś i ci się udawało. Znaczy tak, no generalnie mi się udaje. Natomiast błędy ludzi to jest jakby inna bajka. No bo jak ty delegujesz, to też kwestia, jak dużą odpowiedzialność dajesz tym ludziom. A najczęściej chcesz jak najwięcej, no to byłoby logiczne. I oni popełniają błędy. I teraz jest pytanie, co z nimi robisz. Bo czasem te błędy są katastrofalne. Na przykład tracisz klienta, bo ktoś go olał. Tak? No bo go nie obsłużył dobrze i tak dalej. No to wtedy masz problem. Natomiast sumując, ty generalnie to się opłaca. No bo jeśli chcesz rosnąć i chcesz rozwijać te biznesy, to jak możesz to bez ludzi zrobić? No nie jesteś w stanie bez ludzi zrobić. To jest chyba podstawowy błąd, że ludzie są takimi samograjkami. Tak? No, że chcą wszystko sami zrobić albo wszystko dopilnować. I moi ludzie też popełniali błędy i dalej popełniają. Ja się wkurzam na to. Się denerwuję. Naprawdę. Ja się z tobą zgadzam, Arek, że to jest irytujące. Natomiast nie widzę innej drogi, no bo inaczej to jest, robię wszystko sam.
ja nie miałem też przygotowanych wszystkich firm po to, tylko ja jakoś w każdej z tych, znaczy każda z tych moich firm jakby inną drogę przeszła. To znaczy w mojej szkole językowej moja żona przejęła rolę tej, która zarządza, ma lepsze kompetencje, bo jest filologiem i tak dalej, i ona uczy angielskiego, więc ona sobie radzi z tymi dziewczynami. Naturalnie mam do niej zaufanie. W mojej firmie budowlanej jest to mój brat, który jest jakby z doświadczenia budowlańcem naprawdę z krwi i kości, bo ja nie. Chociaż mówię czasem, że się urodziłem na budowie, tak? No bo w mojej rodzinie tam wszyscy budowali od dawien dawna. Więc, ale dotrzeć się z bratem, czy dotrzeć się z rodziną, to jest w ogóle inna bajka, no nie? Nie było łatwo, no nie jest łatwo nigdy. I jak czasem musisz przygryźć zęby, bo widzisz, że cię coś wkurza, że to nie tak idzie. Na przykład rozmawialiśmy o tych kontraktach, które tak czasem nie biorę, a mój brat, ja mam wrażenie, lubi wszystkie kontrakty, które mu się pojawią, no nie? Nawet takie trudne, które ja mówię, kurczę, będzie problem z tym klientem. No ale jak mu bym nie dał tej wolnej ręki, no to by nie zadziałało. Także no, błędy są kosztowne. Ja wiem, o czym mówisz. Czyli co, musisz się pewnego rodzaju pogodzić z dziadostwem? Nie z dziadostwem, z błędami. I teraz kwestia jest, jak ty reagujesz na te błędy, jak siadasz od razu i uczysz się na nich i mówimy, dobra, popełniliśmy takie błędy. Ale ty się nauczysz, ale ta osoba, której delegujesz, się nie nauczy. Nie, no to chodzi o to, żeby się ona nauczyła. No to, przecież nie chcesz osoby, która... Teraz będę się z tą kłócił. Teraz nie chcesz osoby, która popełnia błędy, ciągle te same. No przecież takiego teamu nie chcesz. Jak ktoś popełnia błąd, ok, zamykamy sprawę, szukamy rozwiązania, lecimy dalej. Ale drugi raz, jak popełnia ten sam błąd, no to już jest... Out. Jest coś do dyskusji. Także problemy są. To nie, żeby było kolorowo. Okej, no dobra, ale czyli co? Nie udało się takich struktur zrobić, procedur i tak dalej? Znaczy, wiesz co? Myślę, żeby się dało, tylko tutaj jakby kwestia takiego mojego osobistego zaangażowania już w tą firmę. Bo ja stwierdziłem... To chyba dobrze, no przecież trzeba się 16 właśnie... godzin angażować na dobę. I tak, to trzeba. Tylko wiesz, ja sobie wyobraziłem siebie za 5, za 10 lat, że dalej robię jakby w tej branży i stwierdziłem, nie do końca mi to odpowiada, ja tego nie chcę. Nie chcę nawet czuwać nad tą branżą, bo raz, biorę na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, bo często to jest praca na imprezach firmowych, gdzie jest odpowiedzialność duża. Praca z dziećmi, gdzie jest odpowiedzialność bardzo duża. No bo one są tak niegrzeczne, że czasami się chciało utopić w tej rzece, a nie... Dokładnie, więc akurat ja tak nie mam, bo ja raczej z natury jestem spokojny, ale, no, ale wiem, o czym mówisz, tak? Więc jakby jest duża odpowiedzialność i nie chciałem budować firmy na jakby w ten sposób, tak? I stwierdziłem, że ta branża, mimo że fajna, że ciekawa, to z niej wychodzę. Czyli co, a może błędem był zły wybór branży w takim bądź razie, a niekoniecznie ludzi i systemu, procedur? Znaczy branża eventowa, ponieważ my robimy eventy dla dzieci na przykład, jest trudna, dlatego że jest duża zmienność i za każdym razem to ty masz jakbyś miał nowy projekt z boku. Wiesz, inny klient, inne potrzeby i to nie jest tak, że chyba trudno jest procedury zrobić jednoznaczne, że my zawsze budujemy, nawet w budowlance chyba jest łatwiej, bo zawsze są fundamenty, ściany i tak, coś tam wiem, co mniej więcej jest po kolei, a ty masz wszystko szyte pod klienta. Co nie? I ty potrzebujesz. Każda impreza jest zupełnie inna. Dużego zaangażowania swojego czasu, żeby zorganizować taki event. Czyli, ale to chyba są duże firmy eventowe. Są. Ale oni mają ludzi też, no nie? Znaczy to można, no, można to pewnie można zrobić. Wracamy tak? Do delegowania. Tylko trzeba chcieć, tak naprawdę. No. A mi się jakby może przestało trochę chcieć budować tą firmę. Stwierdziłem, to nie jest dla mnie, ja tego nie chcę. Zamykam, zostawiam. To, co miałem dokończyć, dokończyłem, okej, okay. Jakby... Nie ratowałeś. Nie ratowałem. Znaczy, wiesz co, to nawet to nie była kwestia ratowania, bo ja nie wpadłem w żadne długi, w żadne problemy, tylko to było takie wycofanie się, powolne wycofanie się z rynku w ten sposób. Okej, okay, ale czemu, wiesz, no bo włożyłeś energię, ileś lat, żeby, nie wiem, sprzęt mieć, zgromadzić, znajomości, ludzie, no a ty nagle, tak by rzucić studia, wiesz, na piątym roku studiów i jeszcze nie zrobić tego wysiłku, tylko tak wszystko od nowa, nie? To jest tak te memy, jak zwalniają urzędników, to dają taki hashtag ci ludzie, a jak ktoś narzeka, że został zwolniony, to naucz się programowania. wiesz, to jest przebranżowienie się de facto. I... Jasne, że tak, ale wiesz co, słyszałem kiedyś taką historię. Gość w wieku 58 lat zaczynał robić doktorat i wszyscy mu mówili, no ale słuchaj, robisz doktorat w wieku 58 lat. Też głupia decyzja.
Jak skończysz, będziesz miał 62 lata. No, no tak, i użyjesz tego doktoratu przez 20. Nie, no ale 20. Poczekaj, ale jak nie zrobię, to też będę miał 62 lata, nie? I trochę wychodzę z tego punktu założenia, że mam swoje życie, które chcę fajnie przeżyć i chcę robić ale tematy kilka fajne. Lat temu uważałeś, że to jest dobra droga. Tak, i tu wchodzi zmiana. Uważam teraz, że to jest... Może kiedyś wrócę do tego, tak? Jak stwierdzę, nie, no to jednak było fajne, ale jakby ja mam coś takiego, że chcę bardzo zgodnie z samym sobą działać. Dobra, ale to czyli co? Duże firmy, żeby były stabilne, to już wiemy, że nie mogą szybko rosnąć, tylko gdzieś stabilnie. Ale rośnięcie stabilne trwa czasu, a jak jesteśmy, czas mija, to my się nudzimy tą branżą bardzo często, bo okazuje się, że są inne założenia, że jest, rzeczywistość jest inna niż nasze założenia. Czyli to sukcesem do osiągnięcia dużej firmy jest niski popęd do nowości, pewnego rodzaju tolerancja nudy, rutyny, powtarzalnych czynności i wykonywania ich nawet jak nas przestają cieszyć po 5-10 latach. Do tego ta dyskusja się sprowadza? Nie. No nie właśnie. No nie. Ona, znaczy... No poczekaj, to ciebie już nie cieszyła firma po iluś tam latach, z sukcesami i tak dalej przestała i chciałeś wycorobić coś nowego. To ja teraz... Ty robiłeś budowlankę, ale tu jeszcze to, bo cię coraz nowe rzeczy. A to już jest całkiem inna rzecz, bo to jest bardzo się dobrze wpisuje w to, co Arek powiedział, że jak coś cię przestaje cieszyć, to możesz dwie rzeczy zrobić. Jak to funkcjonuje w porządku i to się rozwija, masz markę, zarabiasz na tym pieniądze i tak dalej, to po co to zamykać? Oddeleguj to i zobacz, czy to będzie funkcjonować. Tak? A ty rób te rzeczy, które cię cieszą. Już to jest mój model. Na przykład mówię, nawet jeżeli to trochę zarabia, oddajesz lejce, już tego nie pilnujesz tak dobrze, to działa sobie z rozpędu, a pracownicy, jak to pracownicy, albo ci powiedzą o tej niezapłaconej fakturze na ćwierć miliona, albo ci nie powiedzą, tak? No zależy oczywiście, jak strukturę zbudujesz tej firmy czy spółki, no to jest już jakby inna bajka. I komu oddasz lejce? To jest jeszcze inna bajka. Natomiast, wiesz, no ja mówię o tych 4 czy 5 przedsięwzięciach biznesowych, które ja prowadzę, ale nie mówię o tych pozostałych 5, które w międzyczasie przetestowałem i odpuściłem tak jak Arek. Odpuszczałeś? Oczywiście, że odpuszczałem. No bo to jest też błąd. A czemu część odpuściłeś? A bo za dużo wysiłku mnie kosztowało. Na przykład mieliśmy ze wspólnikiem fajną markę produktów takich z branży samochodowej. Pod własną marką zrobiliśmy spraye, nie wiem, warsztatowe do czyszczenia czegoś tam, żarówki samochodowe i tak dalej. Super marka. Miałeś linię żarówek samochodowych? Miałem. I miałem fajne produkty produkowane w Europie, na dobrej jakości. Supermarkę zrobiliśmy, nazywała się Flink. I teraz przyszedł czas, żebyśmy to wrzucili na rynek. I pojechaliśmy z tym na rynek. No i okazało się, że te odwiedzanie kolejnych podmiotów było strasznie takie frustrujące. To znaczy, że walka jest głównie cenowa, że bardzo ciężko tą markę wypromować i się mocno przeliczyliśmy, bo mój wspólnik przyjął założenie, że on podmieni te produkty, które sprzedaje do tej pory, bo on już sprzedawał do tych kanałów, naszymi produktami. No i to się w dużej mierze gdzieś tam udało, ale to nie była ta skala, która nas interesowała. I my po prostu stwierdziliśmy po pewnym czasie, że to za dużo wysiłku kosztuje, za dużo inwestycji i to jest nudne po prostu. Ale wiesz, idąc twoim tokiem rozumowania, no to mówisz... No zatrudnię 10 handlowców, zbuduję team, oddam im lejce. No i teraz pytanie jest, czy chcesz to robić, tak jak Arek powiedział. I czy widzisz szansę przed tym, że to wzrośnie tak szybko, jak ty chcesz? Oceniliśmy, że nie. Tak? No i to było coś, co tam... To jest taki grzebień, wiesz, którym trzeszesz rynek i sprawdzasz pomysły. Ja tak robię. I ja teraz na przykład mam 3 albo 4 pomysły, które sprawdzam na rynku. Czyli poczekaj, bo tutaj naszym tematem jest, czy zamykać, czy otwierać. Czy ratować, czy otwierać. Ale z tego, co mówisz, to tak, wydaliście kasę na prototypy, zaczęliście jeździć tak. I chociaż to może miałby sens, ale powiedzieliście nie, zamykamy już na samym starcie. Nawet nie pozwoliliście, ja wiem, czy to było... żeby ta firma popadła w tarapaty. No tak. Czyli zamknęliście dużo szybciej niż... Nie za szybko. Znaczy, według mnie zamknęliśmy w dobrym momencie. To znaczy, my tego nie zamknęliśmy z dnia na dzień, tylko wyprodukowaliśmy jakąś partię, zainwestowaliśmy kasę w to. To nie były w naszej skali jakieś duże pieniądze, tak? Sprawdziliśmy, jak to się sprzedaje, no i wyprzedaliśmy. Ja nie wiem, czy do tej pory nie wyprzedajemy jeszcze tych produktów. Tak? No i tyle. Koniec. Nie było tam nic ciekawego, tak? No, w tym. Ale gdybym tego nie zrobił, zawsze bym się wkurzał później przez lata. Dlaczego ja tego nie sprawdziłem? Okej, a gdyby zassało? No to byśmy jechali w drugą, inną stronę. No i... Okej, czyli
jak firma nie rośnie odpowiednio szybko. Na początku szczególnie. Jest dużo trudu. Tylko tak, początkujący, no bo ty w rodzinie przedsiębiorców dorastałeś, ty też? Ja nie. Nie, właśnie. Czyli byłeś dosyć początkującym człowiekiem, te wszystkie nowości były. I początkujący człowiek ma coś takiego, że on sobie wymyślił, no, zarejestrował tą firmę i działa. I ta firma rośnie z jakąś szybkością i z automatu chyba zakłada, że inne firmy też jakoś tak rosną. Nie ma tego doświadczenia, że ten biznes ktoś wypalił, ten wypalił, a ten idzie tak, to on nie wypala, zamykam go. Tylko no ciągnę, może się coś zmieni. Było coś takiego? Trochę tak, ale no tutaj też jakby Asbiro dużo dało, bo ja jestem od 1,5 roku na Asbiro, na MBA-u. Przekonaliśmy cię, żebyś to zamknął. Wiesz co, w niektórych kwestiach tak, bo... Jakby bardzo wiele rozmów odbyłem tutaj ze studentami. Niektórzy mówili, że warto to jeszcze sobie popracować nad tą firmą, stworzyć procedury, ją ułożyć od początku, pozlecać i po prostu mieć firmę, która funkcjonuje, ale to by mi zajęło pewnie jeszcze około 2 lat, tak zakładam. Inni mówili, no po co się męczyć, tak? Jakby, tak, dokładnie, etat jest złotym rozwiązaniem. Żeby budować po prostu coś swojego, coś zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ja jestem taką osobą, że ja nie boję się zmian. Jak mi coś nie odpowiada, ja jestem w stanie to zmienić, bo tutaj też wpadamy w taką konsekwencję. Powiedziałem wszystkim znajomym, prowadzę firmę, wszyscy wiedzą, czym się zajmuję, wydałem pieniądze, więc jeszcze dalej w to będę pompował. Moim zdaniem to jest takie bardzo ryzykowne. W pewnym momencie albo można to odciąć, tak, dziękuję, do widzenia, robię swoje dalej w zgodzie z samym sobą, albo dalej nad tym pracuję, tak, tylko ja się obawiałem takiej sytuacji, że za 5, za 10 lat stwierdzę, że straciłem 5 czy 10 lat życia z punktu widzenia takiego biznesowego, dlatego jest odcięcie u mnie. A takie odcięcie ego, że coś się nie udało, że się ludzie dowiedzą, miałem taką firmę, nie mam, bo się nie miałeś takiej? Kiedyś może dłużej bym się nad tym zastanawiał, teraz mam tak, że no biorę to na siebie po prostu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą ile serca włożyłem w firmę i jak ciężko teraz też na co dzień pracuję. No i za każdym sukcesem stoją porażki, stoją ludzie i jakby ja nie mam takiego problemu, że ktoś, kogo nie znam, powie, o jemu się nie udało albo jemu się udało. Jakby kompletnie mnie to nie interesuje i nie przykładam w ogóle do tego wagi. Fajnie, to jest miłe, jak ktoś zadzwoni, napisze, ale super, ale fajny sukces, tak? I wspiera w tym sukcesie. Serio? No serio, to lubię. Nie lubisz tego? Znaczy, no, ja lubię, ale jestem w takiej branży, że ten feedback jest trochę naturalny, tak? Tylko głównie to jest feedback od no, ludzi, którzy pierwszy raz przyszli, seminarium mi się spodobało i tak dalej. Spokojnie. Osiwiejesz, wyłysiejesz, za 30 lat napisz maila, czy rzeczywiście to coś było, czy to taki epizod, czy zbudowaliśmy fajne takie małżeństwo, czy to taka tylko na chwilę. Romans, tak. Po prostu, no bo tak przeważnie ludzie na początku myślą, że to ma wartość, a za 30 lat, jakby takie feedbacki, nie? Ale no branża eventowa, no to kto tam ci sukcesu pogratuluje? No. Wiesz co, przede wszystkim... Żona najwyżej. Żona, znajomi. Nieznajomi, bo czasami dzwonią, pytają, jak pewne rzeczy można zrobić, więc czasami mówię, nie wiem, przetestuj po prostu, tak? Więc jakby z wielu stron są hotele, z którymi współpracowałem, są osoby prywatne, które dzwonią, dziękują, pytają, dopytują. Często to są tacy potencjalni klienci, którzy podpytują na przykład, a jak można zorganizować urodzinki dla dzieci? I oni, wiem, że nie skorzystają z tego u mnie, ale ja im mogę coś podpowiedzieć, oni sami na własną rękę zrobią te urodzinki. Tak. Iść na strzelnicę i dać dzieciom postrzelać. Dokładnie, na przykład. Albo w paintballa, to tak już mniej ryzykownie. Okej, dobra, ale wiesz, ciągle chcę wrócić do tego tematu, czy zamykać, czy ratować. I dlaczego? Bo schemat, który się powtarza ciągle jest taki, że jesteśmy tacy pozytywni, wiesz, nie możemy znaleźć pracy, ale idziemy do biznesu. No bo to wiesz, wiadomo, że jak cię nikt nie chce zatrudnić, to się nadaje. To się nadaje do biznesu. I powiedzmy, sytuacja jest, dziewczyna sobie bierze dotację tam z urzędu pracy, zakłada sklep z odzieżą i to funkcjonuje jak funkcjonuje, musi prowadzić 2 lata, żeby nie zwracać kasy. W międzyczasie no, towar ma na termin płatności, ale interes nie idzie, no ale jakby zamknęła biznes, no to trzeba tam VAT zwrócić i księgowa mówi, słuchaj,
jak zamkniesz teraz biznes, to musisz 20 tysięcy VAT-u i podatków tam pozwracać. Więc ona tak zarabia w tej robocie, może z 500 zł jej zostanie co miesiąc. Nie dokłada, ale drobne pieniądze. Perspektywy na rozwój żadnej. Gdyby poszła na zwykły etat, lepiej by na tym było, ale robi po to, żeby ci dostawcy, nie, żeby tego VAT-u nie zwracać i żeby ci dostawcy, no, który towar dała, to na sobie z tego kredytu kupieckiego skorzystała i gdyby teraz musiała, to zamknęła, to ci dostawcy powiedzieli, ej, a jeszcze 4 dychy dla nas, tak? To jest często pułapka przedsiębiorców małych, początkujących, bez doświadczenia, że popadli w taką, no ludzie mają taką pętlę zadłużenia, że te chwilówki, tak w biznesie jest takie rolowanie, że pracuje, ten biznes daje dalej tylko dlatego, żeby to zrolować, żeby czasami te wymagalność tych pieniędzy nie teraz była. I nie pracuje, żeby zarabiać, tylko nie pracuje, żeby wpaść w ten kanał, no, korespondencji od wierzycieli, być może komornika, być może jakichś zajęć. I teraz tak, pytanie, zamykać, ratować? Mieliście takie sytuacje? Co dla mnie kluczem jest odpowiedź na jedno bardzo ważne pytanie. Co lubisz robić? No i trochę u mnie się o to opiera. Jeżeli to jest branża taka, że tak, wiesz, że chcesz to robić, że to jest dla ciebie, realizujesz się w tym, ale w tej chwili nie ma z tego pieniędzy, to naucz się może robić te pieniądze, dowiedz się, jak to zrobić, jak potworzyć firmę. Jednak ratować. I wtedy ratować. Ale jeżeli to jest coś takiego, że no nie wiem, jak ja bym miał być makijażystką, tak? No to no ale nie wiem. Zmienię przykład. Firma eventowa, dobrze zapowiadająca się, pracownicy, wszystko, no ale się matematyka nie zgadza i wychodzisz na tym 1000 do przodu, żadne pieniądze, nie zaszalejesz, nie zaimponujesz, ale gdybyś miał teraz zamknąć, to jesteś 200 tysięcy do tyłu i komornicy będą pukać. I ciągniesz to, czy bierzesz na klatę te 200, mówiąc ok, wezmę na klatę, zanim te wierzytelności na mnie spłyną, to coś innego rozkręcę i być może zdążę to spłacić. Wiesz co, myślę, że to zależy, ile musiałbym czasu jakby pracować, żeby nie dostać tych 200 tysięcy. I tutaj matematyka. Czy jeżeli jeszcze przez 2 miesiące miałbym firmę i nie miałbym tego długu, tak? No to okej, to te 2 miesiące, 200 tysięcy, relacja jest... Ale robisz tylko 1000 do przodu jesteś miesięczny, to wiesz, a tutaj 200 w towarze ci po prostu ludzie dali, ten towar sprzedałeś i przepiłeś, czy... A w ten sposób okej. Cokolwiek, no wiesz, to jest takie rolowanie, jasne. Tak? No jak ten termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni, termin się zmieni, no nie spłacisz, no to... I ciężka sytuacja, nie? Że... I tak naprawdę bardzo dużo ludzi jest w takiej sytuacji. Ja bym powiedział nawet, że większość tych małych sklepików jednoosobowych, tu z odzieżą, tu jakaś lodziarnia, tu jakiś spożywczak, to według mnie są właśnie w takiej sytuacji. Robią gówniane pieniądze, na byle jakim etacie mieliby lepiej, a po prostu muszą rolować ten kredyt kupiecki, tak to się nazywa. No. Ty, Łukaszu, jak skomentujesz taką sytuację? Znaczy skomentuję tak, że sytuacja, o której mówisz, i tak się źle skończy. No bo to tylko kwestia tego, czy to się skończy dzisiaj i 200 tysięcy, czy się skończy rolując, wiesz, za, nie wiem, pół roku, rok i to może być już 300 tysięcy. Tak. A może być też 100, bo to wiesz, a może być też nadzieję, że to się coś odmieni. Tak, tylko ja nawet dzisiaj będę mówił o tym zbyt optymistycznym podejściu, bo my wtedy mamy nadzieję, taką, wiecie, na początku szczególnie, wszyscy są zapaleni do biznesu, robimy biznes, będzie fajnie nam szło, klienci sami będą przychodzić, bo mamy mega produkt. A propos naszej na przykład marki tych kosmetyków samochodowych. No? Naprawdę był mega ten produkt, to nie? No, był naprawdę dobry. No i teraz pytanie, czy... Nie chcecie żarówek? Tak, zostało nam jeszcze parę tysięcy. Nie bicie za żarówkę. Ale bardzo, bardzo dobre tak żarówki. Tak. I teraz pytanie, zamykam dzisiaj i mam czas, żeby się zająć tym, co mnie kręci i robię nowy biznes. I tak muszę się zmierzyć z tym problemem, albo zamykam za 3 lata, za 2 lata, za rok i ja jestem przekonany, że w 99% to nie będzie 200, tylko 300 tysięcy. Sorry, no życie raczej jest to, w tą stronę idzie, że to, ta spirala zadłużenia wzrośnie niż zmaleje. Raczej będzie gorzej, no nie? Ja wiem, znam to na przykładzie branży budowlanej. To jest świetny przykład tego, jak ludzie i duże firmy, duże spółki, setki milionów obrotów, jak one rolują non-stop kasą. Marżowość w branży budowlanej
średnia jest na 2, nie wiem, tam załóżmy 3%. Czyli trzeba przewalić grube miliony, żeby tam zostało... Żeby tam, ten tysiąc został. Żeby tysiąc został, no to trzeba przewalić dużo kasy. I teraz są długie terminy, duże ryzyko, wiesz, takich zaskakujących rzeczy, które cię będą dodatkowo kosztować. A propos tego, co mówiłem, tych nieprzewidzianych rzeczy. No i zostajesz na końcu w sytuacji, w której możesz dalej brnąć i rolować, a to już są skala, wtedy jest milionów. To już nie jest tam 100 tysięcy czy 50 tysięcy. Na jednego człowieka, prezesa nawet, czy właściciela firmy jednoosobowej, to jest masakra. No wiesz, no, obudzić się z długiem 5 milionów na przykład. No ale 5 milionów czy pół miliona, bez różnicy. Żadnej różnicy. Właśnie... Tak, z etatu tego nie zrobisz. Właśnie nie do tego zmierzam, że ty i tak tego z etatu nie zrobisz. Teraz pytanie, zamknąć czy nie zamknąć? Ja uważam, że zamknąć. Jutro zamknąć i się z tym zmierzyć. No dobra, a co zrobić, żeby nie wpaść w coś takiego? Wiesz, to nie jest tak, to jest takie gotowanie żaby, że na początku jest fajnie, tak. A potem, tutaj ten, no nie mam gotówki, żeby zapłacić za te ubrania do sklepu, a jakbym mogę to jutro zrobić przelew, to spoko, na 7 dni pani wystawimy, spoko. I wiesz, tu 500, 1000, 2, 3, 7, 10, to tak, takie gotowanie żaby i nagle się człowiek budzi, ja nie mogę tego zamknąć, bo cholera. No to jest brak takiej, no trochę elementarnej umiejętności liczenia i znowu brak takiego realnego spojrzenia na biznes na początku. Przecież większość firm upada dlatego, że cash flow kasy im brakuje. Większość startupów. Ja tak myślę, że zanim oni zaczną osiągać jakieś dobre wyniki finansowe, no to oni tej kasy muszą przejeść na ludzi głównie, na zasoby i tak dalej. No i teraz no to jest problem. No to jest problem, że ludzie nierealistycznie do tego podchodzą. Chcesz coś dodać? Wiesz co, a z drugiej strony się zastanawiam, bo tak, mówiłeś o tym, żeby zamknąć, a z drugiej strony może jest szansa ratować tą firmę. Jakby, kwestia podejścia, tak? Jeżeli, no właśnie się pytam, ratować czy zamykać? No właśnie, znaczy ja tak osobiście pewnie w tej sytuacji bym zamknął, ale też rozumiem osoby, które nie zamykają takiej firmy. Raz ta konsekwencja, o której mówiłem, tak, że... No, że oni już się w to tak bardzo zaangażowali, że szkoda teraz odpuścić, więc w to brną. Może niektórzy sobie założyli, że przez 5 lat nie będą zarabiać na firmie, albo mogą sobie na to pozwolić, robią, bo im się to podoba na przykład, bo ta branża jest fajna, bo jest ciekawa, więc wtedy niech ratują. Jak mają możliwość i rzeczywiście takie chęci, i może tak, no to niech ratują. A jeżeli nie, ja bym odcinał. Jest tyle branż fajnych na świecie, tyle biznesów. Jest gdzie budować, jest gdzie szukać. Okej. Do literatury chciałem, takiej biznesowej, różnej, takiej, która promuje różne rozwiązania. I tam się częściej powtarza to, że używaj cudzych pieniędzy, niż idź do pracy, haruj 5 lat, zaoszczędź górę pieniędzy i wtedy je zainwestuj. I czy to nie jest tak też, że ta literatura motywacyjno-biznesowa i tak dalej, to tak no, nakręca tego typu sytuacje, że to jest jak jakiś honor używania i taka mądrość życiowa używania pieniędzy innych ludzi, czyli kredytu kupieckiego, kredytu z banku czy inwestorów. Nie macie takiego wrażenia, że to tak trochę bardziej szkodzi niż pomaga? To zależy, bo z jednej strony dzięki tym kredytom możesz wejść w jakąś branżę, gdzie ten próg wejścia jest na przykład wysoki, ale dostajesz kredyt, możesz w to wejść, a z drugiej strony łatwo się wydaje nie swoje pieniądze. I jak masz tą perspektywę, że ktoś ci dał po prostu te pieniądze i ciebie mentalnie na to nie stać, to szybko to rozkłonisz. Tak, ale wiesz co? Kredyty są po to, żeby je używać, to jest naturalne, ale wiesz, jakie my mamy podejście do tego kredytu, to jest, nie wiem, taki przykład, nie wiem, rozwodów na przykład, nie? Jak gadam z kimś, ktoś na przykład rozwiódł i akurat temat taki podejdzie, no to ja mówię, no to jest twoja porażka życiowa, no bo podejmowałeś jakąś decyzję i ona się okazała błędna i ja rozumiem, że sytuacja, że się nie... Nie, no taką decyzję podjąć, ale stańmy w prawdzie, no to jest negatywna sytuacja i cokolwiek ty nie powiesz, to jest twoja wada negatywna, nie możesz tego mówić, to jest twój atut, nie? Tak samo, wiesz, nie, według mnie, no to jak, mamy te kredyty, ale używajmy ich, ale wiedzmy, że to jest coś negatywnego, że to nie jest fajnie, że ja sobie z nich korzystam ciągle i ciągle, tylko pierwsza rzecz, spłacam, bo nie chcę mieć tych negatywnych rzeczy, tak? Nie wymieniam samochodu, dopóki nie spłacę. Nie kupuję lizaka, nie kupuję szynki.
do kanapki, tylko najpierw to cholerstwo spłacić, nie używać. I taki powinien być punkt honoru, jak gdyby. A literatura mówi odwrotnie, tak? Że to pomądrzy ludzie używają ile wlezie innych ludzi, nie? No taka opinia jest, tak? Żeby korzystać z tych pieniędzy, tylko no, też miałeś mądrze. Ty na pewno nie, bo ty wyrosłeś. Wiesz co, trochę tak, bo korzystałem z dotacji na rozpoczęcie działalności i to był taki trochę, można powiedzieć, gwóźdź do trumny, bo z jednej strony... Okej, korzystać, ale jakie podejście miałeś? Już właśnie mówię. Z jednej strony miałem takie podejście, że no dostałem, tak? Jakby nie musiałem nic zrobić, po prostu dostałem, więc te pieniądze można byłoby spożytkować o wiele lepiej. Patrząc dzisiaj, tak? Wtedy to było takie łatwe wydawanie pieniędzy, które po prostu dostałem. Więc z jednej strony duża zaleta takich dotacji, bo to mi pozwoliło rozpocząć działalność, a z drugiej widzę teraz z perspektywy czasu, że to było rozpoczęcie działalności nie do końca poukładanej, bo gdybym miał swoją gotówkę na to wyłożyć, inaczej bym podszedł. To byś się zastanawiał. Bym zupełnie inaczej kalkulował, inaczej liczył, bym zrobił pewnie inne zakupy. No i może to by sytuacja dzisiaj wyglądała też w drugą stronę, to by się odwróciło. I dzisiaj rozmawiasz z takim człowiekiem, który zakłada firmę i mówi, że wezmę dotację i tu sobie wydam i to się wszystko ładnie ułoży. Ja się zastanawiam, kto płaci za tą dotację. A teraz pierwsza refleksja. No dobra, dotacja super, nie? Ale zrzucimy się wszyscy, dostaniesz dotację na tej zasadzie. Dobra, Łukasz, coś skomentujesz? Taka ciekawa obserwacja, bo rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który przyznawał dotację w Urzędzie Pracy i on mówi, ciekawe jest to, że fryzjer, sklepy spożywcze, nie wiem, jakim ktoś tam branży wymyśli pomysł na start, zazwyczaj potrzebują tego samego sprzętu. Laptopa, telewizora i my często siedząc z tymi ludźmi na tych pierwszych spotkaniach o przyznaniu dotacji, pytamy się, no ale po co ci to? No i ludzie wymyślają, no żeby klienci mogli oglądać w moim salonie telewizję na przykład. Czyli to jest to, co ty mówisz, że jakby to, co ty mówisz, że takie pieniądze się łatwo wydaje i że ludzie wtedy się nie zastanawiają, na co je przeznaczają. Znaczy ja bym poszedł na kurs na przykład jakiś fryzjerski u jakiegoś mistrza i wydał tą całą dotację i może bym miał ale wtedy... Ale może nie ma dotacji na ten, tylko na środki trwałe. No to kupiłbym od tego gościa najdroższe nożyczki i poprosił, żeby mnie przeszkolił, jak je obsługiwać. To aż tak myślisz, że to są takie... Nie wiem, no tak można zrobić. No. Jak kupuję do lodziarni, nie wiem, ekspres do kawy... Ale tak się marketing robi. Ja mam złote nożyczki, ponieważ złoto dobrze wpływa na końcówki włosów, które się lepiej tam goją, nie mam pojęcia, już się robi. Mówię tylko o tym, na co warto wydawać, bo jest ta pułapka tego wydawania nie swoich pieniędzy na różne rzeczy. I w startupach, jak pracuję z różnymi startupami i oni pracują, już są dobre, to są dobre startupy, mają pomysł, mają inwestorów. Przecież inwestorów też niełatwo znaleźć. Chociaż pieniędzy jest dużo, niełatwo znaleźć, bo nie ma dobrych pomysłów albo ludzi. No nie ma dobrych ludzi. Nie ma dobrych ludzi, bo pomysły są, ale nie ma ludzi, którzy by je zrealizowali. I oni i tak przejadają te pieniądze w dużej ilości, naprawdę, na różne rzeczy. Jakby ktoś miał za dużo pieniędzy, to w Afryce mamy szkołę. My bardzo chętnie chcemy kupić działkę obok, żeby postawić więcej klas, więc chętnie je wydacie. Tak, w bardzo fajnym, zbożnym celu możecie się z nami skontaktować. A z drugiej strony często jest tak, że jak jest startup, to ty nie wiesz, też nie wiesz, czy ten projekt biznesowy się uda, tak? Nie wiem, tam 1 na 10 się pewnie udaje. Jak ty tych pieniędzy nie zainwestujesz, to się nie przekonasz o tym, czy ten projekt ma sens, czy nie. No tak, to jest ale jakby inna kwestia. PR mówi, używaj pieniędzy innych ludzi, a nie zarób i tak dalej. Ja często mam takie pytania, skąd mam wziąć pieniądze na biznes? Idź do pracy, pracuj po 16 godzin dziennie, w 2 lata uzbierasz 50 tysięcy bez problemu i zrób sobie biznes. No i wtedy się mądrzej wydaje ja. I teraz, ale jak to zarobić, gdzieś tam 2,5 tysiąca netto na rękę, tutaj w markecie dają i nie ma innej pracy, nie? No. Jak nawet kładąc kafelki po 16 godzin na dobę można... Dobrze zarobić. Twoja branża. Tak, moja branża. Znaczy, czy będą równo ułożone, to inna bajka po 16 godzinach, ale można zarobić. No bez przesady. Nie patrzymy się na szczegóły. Co? No to 14. Wiesz, 8 godzin w łazience, a pozostałe 8 gdzieś w garażu, w piwnicy. I... Tam jest ciemno, żeby różnorodność pracy była, tak? Nie, możliwości jest dużo. Ponieważ dużo jest możliwości, dlatego warto szybciej zamykać, ja uważam, ale po analizie jakiejś sensownej biznesowej, szybciej zamykać niż później. Tak, zająć się czymś innym. Szkoda czasu. Ja bym chciał dodać, że
Z jednej strony warto słuchać klientów swoich i ludzi, ale z drugiej strony absolutnie się od tego odciąć i ich nie słuchać. Bo jeżeli za dużo będziemy brać to, co nam mówią ludzie, to nagle nam się ta firma rozjedzie. Określamy sobie, w czym działamy, swoją branżę, swój cel, do kogo kierujemy swój produkt. No i wpuszczamy, powiedzmy, do swojej firmy naprawdę jakieś ciekawe okazje, ale no, nie staramy się wrzucić wszystkiego na zasadzie, no pewnie zajmuję się tym, tak? Tym? Jasne, też się na tym znam. Nie wrzucać za dużo, bo ta firma się po prostu rozleci. Mądrze mówi. I później będzie szkoda to łatać. Na koniec taką teraz mam myśl, czy to często nie jest tak, że te oczekiwania nasze, rzeczywistość pokazała, że tego biznesu nie da się dużego zrobić. Ja wczoraj znowu na integracji miałem przesympatyczną rozmowę z dziewczyną, która zastanawiała się, czy przedszkole otworzyć. No i sobie rozmawiamy, ja jej mówię, absolutnie nie otwieraj przedszkola, przecież to jest żaden biznes. Jak to żaden biznes? A czy znasz jakieś przedszkole, gdzie właściciel się dorobił rzeczywiście jakichś takich lepszych pieniędzy? Bo według mnie model przedszkoli, jaki jest na rynku, to jest taki, że ta właścicielka lubi dzieci, sobie zrobiła przedszkole i ona tam pracuje, bo jej nie stać na zatrudnienie kogoś, żeby... Bo model tak działa, po prostu zyskowność, ale może szkołę podstawową załóż. Tam jest dużo większa bariera wejścia, dużo więcej papierów, ludzie się tego boją i rzeczywiście znam ludzi, którzy się dorobili, założyli szkołę podstawową, potem średnią i to w trzech miastach, bo szkoły prywatne są zsieciowane, przedszkola nie są zsieciowane. I może po prostu, i teraz wychodzi człowiek, ale ja zrobię sieć przedszkoli, ale nikomu się nie udało, to może... Znaczy ktoś musi być pierwszy, ale czy warto się kopać z koniem i tak naprawdę za wszelką cenę coś robić, nie? Więc... Może to też trzeba przy samym starcie tego biznesu pomyśleć, jak daleko on może zajść, ale biorąc pod uwagę tylko to, co już istnieje, co się komuś udało zrobić, bo być może tak są te puzzle ułożone, tak rynek się w te puzzle układa, że to jest niemożliwe zrobić wielką sieć przedszkoli, a jakieś inne biznesy są do sieciowania i wtedy pada argument z drugiej strony, no ale ja właśnie to tak rozwinę, to będzie dobrze, zatrudnię kogoś, kto przypilnuje, a ja otworzę potem drugie przedszkole, trzecie, ale... Może cyferki się nie zgadzają, bo do zarządzania przedszkolem to musi ktoś mieć no, jakieś preferencje, nazwijmy te wszystkie IQ te preferencje. I osoba, która będzie potrafić ci zarządzać, to ona pójdzie do korporacji, zarobi 8 tysięcy, a ty jej dasz trójkę. Czyli nie będziesz miała kadry, a rynek dzieci, no może nie da się tych cen podnieść razy tyle, i inaczej by ten rynek się tak nie układał. Czy często upadają te firmy, które gonią za królikiem, który nie istnieje? Nie macie takiego wrażenia, że to już od początku widzisz, co ten człowiek robi i nie widzisz w tym racjonalności? Myślę, że tutaj kwestia mocy przerobowych tak naprawdę. Jeżeli powiedzmy na jedną nauczycielkę przypada dziesiątka, piętnastka dzieci, i od każdego dziecka konkretną kwotę weźmiesz, to nagle jedna nauczycielka nie zrobi ci przychodu na 40 dzieci, tak? Więc tutaj jakby Excel i liczenie się kłania. No, dokładnie. To znaczy, wiesz, no są biznesy, które typu przedszkola, że ludzie to robią z pasji. Po prostu chcą mieć przedszkole i mają jedno przedszkole. To jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, czy chcę skalować w ogóle ten biznes? Bo ja się zmagam z takimi pytaniami w różnych, na przykład w lodziarniach. Czy chcę mieć lodziarnię w każdym mieście w Polsce? Mieliśmy w zeszłym roku w Warszawie, już wiem, że nie chcę mieć. Czemu? Ty rasisto. Przykro mi, ale nie mogę. Co? Nie, co? Zamknąłeś lodziarnię. Zamknąłeś. Tak, nie wyszła. Uważam, że nie wyszła. Znaczy, jakbym tego nie spróbował, nie wiedziałbym, na jakie problemy natknę się. Logistyka i zarządzanie tym zdalnie jest niewykonalne na przykład. No ale z drugiej strony są sieciowane. Są sieciowane, no. Tylko teraz kwestia tego, jak dopilnować jakości. Tak jak miał Nero kafe w zeszłym roku w Patkę. Ale rozpoczęliśmy dyskusję od tego, że no, znajdujesz człowieka i on tam pilnuje. No tak, ale jednocześnie powiedziałem, że czasem są biznesy, które trzeba zamknąć, tak, bo się ich nie da, albo nie udało się, albo uważam, że jest za duży wkład, za duży wysiłek. To nie jest tak jednoznacznie, że zawsze się udaje delegować. Deleguję co mogę, jak się nie sprawdza, to zamykam. I tu było tak samo. No i to chyba całkiem mądre podsumowanie naszego panelu. O. Dobra, czyli co? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, ratuję czy zamykam?
Jakbyście mieli wybrać jedno z dwóch. Zależy od sytuacji. Aj, nie, jedno z dwóch. Nie da się. To każdy musi indywidualnie, ale jeżeli firma jest w takiej złej sytuacji, albo inaczej, zamykałbym. Czy częściej żałujecie, że nie ratowaliście, czy częściej żałujecie, że szybciej nie zamknęliście? Szybciej nie zamknęliśmy. Tak, zdecydowanie. Przekonałem. Chłopaki, dzięki wielkie za dyskusję. Dzięki. Będziecie się produkować. Łukasz, ty się będziesz produkował na wykładzie. Za 15 druga o różnych błędach powiem. Jeszcze innych błędów. Jeszcze innych i o tych, których rozmawialiśmy trochę. Na przykładach wszystko. Okej. Ja też się będę produkował o błędach. Tyle. Dziękuję wam bardzo. Przerwa!